Dzień dobry Państwu. Witamy w warszawskim domu spotkań z historią. Naszym gościem jest Barbara Bosak-Herbst. Socjolożka, badaczka, reżyserka, autorka wyjątkowej książki, nie waham się użyć tego słowa, Warszawska enklawa, świat społeczny wyścigów konnych na Służewcu. Książka ukazała się nakładem Oficyny Naukowej. Publikacja pod wieloma względami niezwykła i pionierska. Przede wszystkim jest to pierwsza taka monografia warszawskiego toru Służewiec. Pierwsza opowieść o tym niezwykłym świecie, który często omijamy. 8 kilometrów od centrum Warszawy znajduje się enklawa, licząca blisko 140 hektarów, o której wiemy tylko tyle, że właściwie jeszcze ścigają się tam, a kiedyś się ścigali i że znajduje się tam niezwykły, ciekawy, modernistyczny budynek. Tymczasem jest to enklawa wielowymiarowa. Barbara udowadnia w tej książce, jak niezwykłe jest to miejsce. Często używasz słowa skarb, że to jest skarb, enklawa kulturowa, ekologiczna. Dlaczego to jest skarb? Jak odkryłaś ten tor? Dzień dobry Państwu. Dziękuję za zaproszenie do domu spotkań z historią. Rzeczywiście we wstępie używam tego określenia, dlatego że ten projekt badawczy był pod wieloma względami dla mnie nietypowy. Zazwyczaj jak socjolog dzisiaj zaczyna prowadzić jakieś badania w jakimś obszarze, to włącza się już w istniejący dyskurs. Musi poznać istniejący stan badań na dany temat. Ja też oczywiście szukałam literatury o warszawskich wyścigach. Szukałam literatury naukowej o publiczności wyścigowej czy o świecie zawodowym, który kryje się za murem toru Służewiec. I tej literatury nie znalazłam, więc z perspektywy badacza jest to swego rodzaju taka wyjątkowa sytuacja. Ale jest to też skarb nie tylko z mojego punktu widzenia, ale też z tego powodu, że tor Służewiec rzeczywiście stanowi unikalny fenomen na wielu płaszczyznach. Zaczynając od tej takiej najbardziej naocznej, powiedziałabym, jeśli już przekroczymy mur, co będąc wiele osób... największą galerią graffiti chyba w Polsce, a być może i w naszej części Europy. To prawda i często właściwie więcej się mówi w Warszawie o tym murze, na co zwracam też uwagę w książce, niż o tym, co się kryje za murem, a to też jest niezwykle interesujące. Jeszcze o koncertach wielkich gwiazd, które... Tak, rzeczywiście wielu młodych warszawiaków zna tor Służewiec z imprez muzycznych, które tam się regularnie odbywają, czy z różnych imprez też już teraz sportowych, czy z różnych targów, na przykład motocyklowych, a niekoniecznie z wyścigów, choć to też trochę się zmienia, bo teraz wyścigi zaczęły być bardziej obecne już w mediach społecznościowych i to trochę nowej publiczności już przyciąga. Ale mówimy o tym skarbie. Dlaczego to jest fenomen? Więc zacznijmy od tej takiej warstwy najbardziej naocznej. Jest to zupełnie unikalny kompleks architektury modernistycznej z okresu międzywojnia. Bardzo rozległy, wielofunkcyjny, o bardzo różnych właśnie obiektach, które tam się znajdują, a wszystkie są utrzymane jednak w jednorodnym stylu, prawda? Właściwym dla modernizmu. Więc od strony takiej konserwatorskiej jest to absolutnie unikalny też obiekt. Gdybyście Państwo chcieli w mediach społecznościowych na przykład w tej chwili obejrzeć, może nie w tej chwili, ale po naszej rozmowie, pewien bardzo też zdobywający popularność na całym świecie teledysk, który był nakręcony na torze wyścigów konnych na Służewcu, to jest to utwór, bodajże początek Corteza. Podsiadły. Tak. I trzeciego wokalisty zapomnieliśmy, ale to Państwo sobie sprawdzą. Otwierający męskie granie, prawda? Tak, otwierający sprzed męskie chyba granie. Dwóch lat. Nakręcone tak w trybunie głównej. Druga sprawa, takich w ogóle tory wyścigów konnych są oczywiście w różnych krajach, w różnych wielkich miastach, czy znajdziemy je, prawda, w miastach portowych w Chinach, czy w Europie Zachodniej, ale wiele z nich, tych historycznych torów, powstało pod koniec XIX wieku. One często zresztą na początku na przykład należały jeszcze w ogóle do majątków prywatnych. Więc one są w zupełnie innym stylu urządzone niż ten nasz warszawski tor. Inne obiekty z kolei budowane są współcześnie, więc też już mają zupełnie inny rys, można by było powiedzieć. Druga sprawa, jest to jeden z nielicznych obiektów, które znajdują się ciągle jednak w granicach miasta stołecznego, blisko centrum, między dwiema tętniącymi życiem dzielnicami. I jest to nie tylko hipodrom, ale też bardzo rozległe kulisy, które są jeszcze słabiej znane.
kulisy, w których znajduje się ośrodek treningowo-mieszkalny, czynny cały rok, w którym od 80 lat mieszkają kolejne pokolenia ludzi związanych z wyścigami. No i to rzeczywiście czyni to miejsce zupełnie wyjątkowym, bo przez te lata powstała tam też w związku z tym unikalna enklawa społeczno-zawodowa. Czyli takie, można powiedzieć, miasto w mieście. Miasto w mieście, tak też to zresztą było projektowane. Oryginalnie przed wojną zakładano, że część tego ośrodka treningowego będzie miała dużo bardziej otwarty charakter i pisano o tym obiekcie jako o miasteczku. To miał być teren wypoczynkowy także dla warszawiaków. Miały się znajdować zarówno na hipodromie, jak i właśnie w tej części północnej ośrodka treningowego różnego rodzaju lokale gastronomiczne, które miały ściągać nie tylko właśnie hodowców koni, prawda, nie tylko pasjonatów wyścigów, ale też po prostu mieszkańców stolicy. Tak się nie stało. Tor po wojnie stał się rzeczywiście miejscem, w którym zamknęło swoje granice, bo stało się obiektem, które prawda, objęło w swoje władanie przedsiębiorstwo państwowe Tory Wyścigów Konnych. Kulisy zostały zamienione w ośrodek pracowniczy, w osiedle pracownicze i te pierwotne założenia się nigdy nie zrealizowały. Powiedziałam też, że jest to unikalna enklawa kulturowa, bo tak sobie teraz pomyślałam, że kiedy dzisiaj o 7 rano znaczna część warszawiaków jeszcze siedziała w domach, prawda? Za oknem mieliśmy chyba minus 9 stopni. To na torze już praca wrze. No na torze praca wrze, prawda? I kiedy warszawiacy też najczęściej wypoczywają w weekendy albo właśnie planują sobie jak miło spędzić weekend od wiosny do jesieni, to tam też się wtedy najintensywniej pracuje, bo trwa sezon wyścigowy. Więc jest to też przestrzeń, gdzie rządzą nią zupełnie inne rytmy, zupełnie inne cele są tam ważne dla ludzi, którzy na miejscu pracują, niż dla większości pracowników stolicy, którzy pracują w różnego rodzaju, prawda, usługach czy firmach. A czy ty pochodzisz z rodziny o tradycjach jeździeckich, a może grałaś na wyścigach? Nie, ale też to moje zainteresowanie wyścigami to tak właśnie przychodziło i odchodziło. Chyba jak u wielu warszawiaków. Jestem z Rusnowa Północnego, więc mieszkam dość blisko wyścigów, ale pierwszy raz tam trafiłam chyba jak miałam 17 czy 18 lat. Namówił mnie mój kolega. Trafiłam tam w połowie lat 90. i rzeczywiście wtedy jeszcze ta trybuna główna, ta hala trybuny głównej wypełniona była tysiącami ludzi, głównie mężczyzn, pachniało tam alkoholem, było bardzo gwarno i głośno. Było to takie, można powiedzieć, hipsterska wyprawa, prawda, gdzie też oglądaliśmy, uprawialiśmy swego rodzaju takie podglądactwo tego niezwykłego świata. I potem na parę lat zapomniałam o wyścigach, choć tak jak mówię, mieszkam blisko nich. Przypomniałam sobie znowu za sprawą tego kolegi, Roberta Siwka, który wtedy już był operatorem w jednej ze stacji telewizyjnych i okazało się, że ma dojścia do Joanny Chmielewskiej. I wtedy zrobiliśmy chyba w 2001 roku krótką etiudę z jej udziałem. Parę lat temu wrzuciłam ją na YouTube'a, więc można ją, tą etiudę Kanty i konie obejrzeć. Dzisiaj trochę się jej wstydzę, bo ja wtedy poszłam po takiej najmniejszej linii oporu z perspektywy dzisiaj swojego warsztatu socjologicznego to oceniając. Może po dobrej linii z perspektywy filmowej, a mianowicie skupiłam się na tym, o czym też pisała Chmielewska, czyli na kantach, które na wyścigach się odbywały i tak skontrastowałam to z pięknem koni i spokojem, który tam za murem panuje. Natomiast kiedy znowu wróciłam do tej tematyki wyścigów w 2015 roku, to już bardzo zależało mi na tym, żeby rzeczywiście ten świat społeczny lepiej poznać, opisać go bez zbędnego właśnie egzotyzowania i podkreślania pewnych takich przyciągających uwagę cech charakterystycznych tego miejsca, żeby nie tylko na tym poziomie anegdotycznym pozostać, który zresztą, tak jak wspominam na przykład o Chmielewskiej, ona sama też trochę padła tego ofiarą, bo ona oczywiście opowiadała fantastyczne historie o wyścigach, napisała dwie książki, gdzie oczywiście z właściwym jej humorem umieściła tam akcje różnych wydarzeń z szemranego świadka. No ale teraz na przykład jak różni dziennikarze przychodzą przed Derby lub Wielką Warszawską popytać o ten tor, no to na przykład między innymi opowiada się też właśnie o Joannie Chmielewskiej w kategoriach anegdoty, jak to przychodziła ze swoją świtą na wyścigi i jak ta w torebce zawsze przynosiła na miejsce swoje piwo. Więc te anegdoty to jest coś, z czego w dużym stopniu ten świat wyścigowy się składa. One są głównie znane i krążą jakby w mediach. No a ja trochę chciałam się więcej dowiedzieć o tej codzienności, prawda? O tym czasie nieodświętnym, o tym, jak się tam żyje i pracuje na co dzień. A zróbmy małą woltę czasową.
bo być może wyścigi kojarzą się w Warszawie, czy Tor na Służewcu, jako to miejsce takie dedykowane, jak to się dzisiaj modnie mówi, właśnie wyścigu. Ale przecież to nieprawda, że od początku się ścigano na Służewcu, w innych miejscach w Warszawie. Może przypomnijmy tę historię, gdzie i od kiedy zaczęto się w Warszawie ścigać na koniach. No już tak patrząc tylko warszawsko-centrycznie, to te pierwsze takie gonitwy, bo w ogóle kiedyś gonitwy to w dużym stopniu był rodzaj bezkrwawych pojedynków, które sobie arystokraci urządzali. Czyli zamiast do siebie strzelać, rozwiązywali pewnego rodzaju problemy? Nie rozwiązywali w ten sposób. Była taka gra towarzyska, prawda? Ale w której można się było wykazać dzielnością i męstwem. Więc to raczej, ten rys oczywiście potem coraz bardziej miał taki charakter sportowy. Ale pozwalał też pewną hierarchię ustawić. W tym sensie był to pojedynek, bo ten, kto wygrywał, no jednak tutaj zyskiwał uznanie. Pierwszy odnotowała w Warszawie Gazeta Warszawska w 1777 roku i to był między Kazimierzem Rzewuskim a brytyjskim dyplomatą wyścig zorganizowany. Rzeczywiście to było wielkie wydarzenie w Warszawie. No i takie incydentalne wydarzenia, głównie potem oczywiście przez tutaj członków Armii Carskiej, się odbywały na ulicach Warszawy, ale takie oficjalne wyścigi, podczas których już były trybunki, wyznaczono tor wyścigowy, które już były wyraźnie stylizowane na te bardziej przypominające współczesne gonitwy w stylu angielskim, odbył się w 1841 roku. W okolicach, ja bym powiedziała mniej więcej tam, gdzie znajduje się dzisiaj Szkoła Główna Handlowa. Wszystko to się odbywało na obrzeżach dzisiejszego Pola Mokotowskiego, które wcześniej były takimi polami, na których Armia Carska ćwiczyła. Teren wyścigów parę lat później wyznaczono trochę bliżej już teraz obszaru, gdzie stoi GUS. I tam przez lata odbywały się wyścigi. Tam na przykład, jak czytamy Lalkę Prusa, i bohaterowie spotykają się na wyścigach, Wokulski ma swojego konia, to właśnie tam się jeszcze odbywały takie wyścigi. To były jeszcze obrzeża Warszawy wtedy. Towarzystwo wjeżdżało powozami do środka toru. Stosunkowo mało jeszcze ludzi, takich warszawiaków z niższych warstw społecznych, na ten tor docierało. Ciągle to było takie w atmosferze pewnego pikniku, prawda, dla różnych elit stolicy wydarzenie. Natomiast rzeczywiście wyścigi wpisały się w taki krajobraz miasta już głębiej i zaczęły przyciągać taką liczniejszą publiczność o różnej zasobności od lat 80. XIX wieku, kiedy tor przeniesiono wzdłuż i usytuowano go na tym obrzeżu Pola Mokotowskiego od ulicy Polnej. Tam były wcześniej obwałowania, te obwałowania zniesiono. W latach 80. też prowadzono w Warszawie totalizator, więc to było też bardzo czynnik wyzwalający zainteresowanie gonitwami. Każdy szukał swojego szczęścia. Już nie było to wydarzenie towarzyskie, na którym spotykali się właściciele koni, tylko no, pojawiła się... A można było zarobić wtedy, wygrywając? No można było, bo im więcej jest graczy, tym więcej się zarabia, co do zasady, prawda? To jest niezwykłe i to jest taki bardzo rys charakterystyczny zakładów wzajemnych, że nawet jeśli mamy publiczność składającą się z wielu tysięcy, to jest ciągle swego rodzaju gra towarzyska, bo pula rośnie wraz z liczbą graczy i to, jak grają inni, wpływa też na to, jakie mamy szanse wygrać, w zależności od tego, czy postawimy na konia bardziej popularnego wśród graczy, czy na mniej. Więc cały czas towarzystwo na różnych płaszczyznach się może obserwować, nie tylko jak wygląda, ale też jak gra, prawda? Więc też mamy swego rodzaju zresztą pojedynek. No i na Polu Mokotowskim od strony właśnie ulicy Polnej te wyścigi odbywały się też w okresie międzywojennym, po odzyskaniu niepodległości. Ale już Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni wiedziało, że ten teren no, będzie musiał ulec przekształceniom, że niewątpliwie muszą tam powstać nowe, prawda, kwartały współczesnej Warszawy jako stolicy kraju, który odzyskał niepodległość. W związku z czym w 1925 roku, jak weszła już w końcu nowa ustawa o wyścigach konnych, bo wcześniej według carskiej ustawy rozgrywano przez parę lat gonitwy, to towarzystwo uzyskało taką możliwość, aby zyski właśnie z totalizatora móc zainwestować w budowę nowego obiektu. I odkupiono rzeczywiście od rodziny Branieckich fragment dóbr wilanowskich na południowych obrzeżach Warszawy, czyli właśnie to, co dzisiaj znamy jako tor Służewiec. I rozpoczęto tam powoli inwestycja, która rozciągnęła się w czasie i właściwie nigdy nie została ukończona. Aczkolwiek tor w 1939 roku, w czerwcu, został oddany do użytku, co można poczytywać sobie za w sumie wielkie szczęście, prawda? Bo pokazano, że ten obiekt żyje. Tam już rok wcześniej wprowadzili się mieszkańcy kolonii wyścigowej, którzy wcześniej mieszkali na torze przy polu właśnie Mokotowskim.
odbyła się oficjalna inauguracja obiektu i no, można powiedzieć, rozpoczynało się życie zupełnie nowego miejsca, no, które zostało 3 miesiące później gwałtownie przerwane przez wybuch wojny. Także Tor Służewiec działa od 1939 roku, oczywiście z przerwą na okres wojny. To jest, można rzec, obiekt docna, pomyślany był jako obiekt docna komercyjny, a okazał się wyrafinowanym dziełem sztuki. Dziś sam miałem okazję pielgrzymować tam z warszawskimi architektami po to, żeby właśnie nie interesowaliśmy się końmi, ale tym budynkiem, można powiedzieć, dla ludzi. Głównym projektantem tego założenia był ceniony warszawski architekt Zygmunt Plater-Zyberkczy i jemu zawdzięczamy kształt tego właściwie cymesu urbanistyczno-architektonicznego? Zawdzięczamy go wielu osobom i to do końca też nie wiadomo właściwie, kto był autorem tych głównych założeń pewnego całego układu, który tam powstał, bo w 1927 roku z jednej strony właśnie tutaj był zespół, powstał komitet do budowy toru Służewiec, z jednej strony był Franciszek Szanior, Tadeusz Dachowski, którzy tworzyli ten komitet i oni ten pierwszy plan rozrysowywali. Z drugiej strony był bardzo młody Zygmunt Plater-Zyber, który był zresztą siostrzeńcem prezesa Towarzystwa Zachęty do Hodowli Koni, który w tym czasie, w tym samym roku obronił pracę magisterską na Politechnice zatytułowaną Pole wyścigowe. Ale ta praca się nie zachowała. Więc w gruncie rzeczy nie wiadomo, co on w tej pracy przedstawił, co on tam zawarł i na ile on miał też wpływ na takie koncepcyjne założenia tego całego obiektu. Ale rzeczywiście już w kolejnych latach to on był głównym architektem całego przedsięwzięcia, ale w tym przedsięwzięciu brali udział wielu znamienitych architektów i inżynierów. Tutaj wspomnę o Bronisławie Bukowskim, który wykorzystywał różne nowoczesne technologie przy budowie muru i trybun, dzięki czemu na przykład, jak spojrzymy na te trybuny, one mają takie piękne, spektakularne i ta trybuna główna i ta trybuna nieczynna mają takie spektakularne dachy, które nie są podparte żadnymi kolumnami, prawda? Więc stosowano tutaj nowoczesną stal, wysoko sprzężony beton. Brali w przedsięwzięciu też udział inni znani architekci okresu modernizmu. Tutaj przede wszystkim należy wymienić Juliusza Żurawskiego i Tadeusza Giżyckiego, który na przykład zbudował powaloną w czasie wojny wieżę ciśnień i wiele innych znamienitych nazwisk. Więc oczywiście tam cały zespół ludzi był w to zaangażowany na przestrzeni lat. I mówisz, że to jest znany architekt. On jest dosyć znany w pewnych kręgach, prawda? Bo on też zaprojektował trochę kamienic pięknych warszawskich, czy w Alei Szucha, czy wzdłuż Puławskiej. Ale on jest też, ja bym powiedziała, jednak trochę nieznany, dlatego że na przykład na torze Służewiec mało kto pamięta jego nazwisko. On nie jest w żaden sposób upamiętniony. Bo to właściwie ten tor Służewiec okazał się być takim dziedzictwem bez dziedziców, prawda? Bo w czasie wojny znaczna część arystokracji, jeśli nie zginęła, to po prostu wyjechała z kraju i już nigdy potem do niego nie wróciła. No a kiedy obiekt znacjonalizowano, to odwoływanie się do tej szlacheckiej czy wręcz arystokratycznej przeszłości, prawda? No nie było czymś pożądanym. Więc on trochę w takiej mgle zapomnienia, można powiedzieć, jest jego postać spowita. Jak wyjechał za granicę, już nigdy nie nostryfikował dyplomu w Stanach Zjednoczonych, nie uprawiał czynnie tego zawodu. I jego rodzina właściwie nie bardzo chce, nie może, nie chce za wiele o nim opowiadać, więc wydaje mi się, że to nie jest tak dobrze, jak na to zasługuje znany rzeczywiście architekt. A obiekt jest niezwykły i co mnie też fascynowało, muszę przyznać jako badaczkę, to i to też jest swego rodzaju fenomen, to właśnie ta nieobecność też wyścigów. Ta nieobecność. Taka strefa cienia, prawda? To jest takie symptomatyczne. I architekt w tej strefie cienia jest trochę i sam obiekt. I sam obiekt, prawda? Bo kiedy ja się zaczynałam interesować wyścigami, to był właśnie okolice 2014-2015 roku, wcześniej nawet 2013, bo czytałam właśnie o tym konflikcie dotyczącym, co dalej robić z tym obiektem, co się ma znajdować w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Ale ten konflikt był bardzo lokalny. On się toczył na łamach lokalnej ursynowskiej prasy i właściwie w internecie. I zwracało moją uwagę, że choć wtedy właściwie rodziły się ruchy miejskie w Warszawie, było wielu nowych aktywistów miejskich zaangażowanych na przykład w sprawę zachowania pawilonu Emilia, prawda, gdzie wtedy znajdowało się Muzeum Sztuki Współczesnej, no to właściwie tym torem Służewiec nikt się nie interesował. I ta nieobecność mnie też fascynowała, prawda? Ona też pokazuje, że tor Służewiec jako ta przestrzeń właśnie, jako enklawa społeczno-kulturowa jest w gruncie rzeczy mało, tak naprawdę mało wpisany w życie społeczne Warszawy i dla przynajmniej pewnych grup wiekowych, prawda, czy dla pewnych grup społecznych, no jest obiektem
niewidoczne, prawda? Patrzeć nie zawsze znaczy widzieć, prawda? I tutaj to jest, Tor Słuszewiec z tego dobrym przykładem, że raczej widziano graffiti i o nim pisano, niż tą naprawdę spektakularną architekturę. A przecież też w Warszawie, już właśnie tam w tych okolicach 2010 roku, 15, moda na modernizm była bardzo duża, więc tym bardziej to było dziwne, że nikt nie zachwyca się tymi obiektami. Wróćmy jeszcze do czasu wojny, bo okupacja, można powiedzieć, i wojna obeszła się z Torem, wyszedł on z niej obronną ręką, inaczej niż wiele obiektów Warszawy. Mimo tego, że nie odbywały się na nim wyścigi, przynajmniej te oficjalne, mimo że stał się punktem, gdzie stacjonowały wojska niemieckie, to Niemcy oszczędzili to również w tej popowstaniowym szale niszczenia Warszawy. I wiąże się z tym dość ciekawa historia. Dwukrotnie, można by powiedzieć, a nawet trzykrotnie został ocalony, czyli zaraz w czasie kampanii wrześniowej, potem po powstaniu. Oczywiście dojdziemy do tego, jak się restytuował po wojnie. Tak, to rzeczywiście jest dość niezwykłe, prawda, w tym morzu zniszczeń, które spotkało, która zamieniła się właściwie stolica. Kiedy wybuchła wojna, oczywiście też już w okolicach 10-15 września Tor Służewiec został zajęty. Tam na początku rzeczywiście znajdowały się też zresztą pewne punkty obrony, ale obiekt został zajęty. No i właśnie przez tą swoją specyficzną architekturę na jesieni stacjonowały tam już wojska kawaleryjskie, SS oczywiście. I zostały też zajęte te trybuny na kasyno lotnicze i zajęte na przykład trybuny zostały na różnego rodzaju warsztaty. Warsztaty samochodowe, ale też lotnicze, dlatego że te dwa wielkie tory, bo pamiętajmy, że właśnie za tym murem skrywają się dwa tory, ten tor oficjalny zielony i tor treningowy, one służyły jako małe lotniska do lądowania małych samolotów wojskowych niemieckich. Więc stąd też ta obecność lotników, nie tylko Okęcie, ale też i Tor Służewiec właśnie był dobrym punktem dla lądowania małych samolotów. Natomiast rzeczywiście też zadziałały tutaj różnego rodzaju kontakty międzynarodowe, prezesa Towarzystwa Zachęty do Hodowli Koni. Bo ten świat arystokracji przecież europejskiej się przenikał, znał. Przenikał się, prawda? Te rody nie były jednoznacznie francuskie, polskie, niemieckie często. W tych domach mówiono różnymi językami. Podróżowano, więc na przykład miłośnicy wyścigów konnych też oczywiście podróżowali między różnymi torami wyścigowymi. I kiedy udał się do władz stołecznych okupowanej Warszawy, okazało się, że kierownikiem Wydziału Żywienia i Zaopatrzenia Warszawy jest człowiek, który jest też miłośnikiem wyścigów i hodowcą. W związku z czym ustalono, że ten obiekt będzie funkcjonował jako gospodarstwo rolne, a Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni może dalej właściwie w takim półuśpieniu funkcjonować, dlatego że w przyszłości planowano wznowić wyścigi na terenie Toru Służewiec. W związku z czym to też było dosyć wyjątkowe, że w Generalnym Gubernatorstwie Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni mogło funkcjonować, przeniosło swoje biuro po zbombardowaniu swojej siedziby na Mazowieckiej na teren obiektu. Nadal wydawało księgi statne, a potem organizowało w innych miastach wyścigi konne. Niemcy zakładali, że reaktywują też tor na Służewcu. Tak zakładano. Nie było pewne, czy na pewno w Warszawie, ale właściwie ta koncepcja wracała i nawet pozwoliła obronić Tor Służewiec właśnie w 1944 roku. Do tej anegdoty za chwilę przejdę. Ale powstało takie bezpieczne względnie miejsce, gdzie to też jest najbardziej znane. Można było się zatrudnić na przykład właśnie w tym gospodarstwie rolnym. Więc między innymi działa tam tajna szkoła podchorążówki działała, bo dwóch podporuczników się tam zatrudniło w gospodarstwie rolnym i ją tam prowadziło. Ze słynnych osób, które też tam się przechowały przez jakiś czas, należy pamiętać Jana Brzechwę, który pracował tam jako ogrodnik i ponoć fantastycznie przycinał szpalery. Dawało to w każdym razie bezpieczne zatrudnienie i to było miejsce, gdzie przechowywano trochę też ludzi ze stolicy. To postawmy może przecinek, wiemy już o ludziach, a co z końmi? Konie zostały wywiezione. Rzeczywiście te konie zostały wywiezione, pojechały głównie do Baden-Baden. Część obsługi, która już tam, tak jak mówiłam, mieszkała z Towarzystwa Zachęty do Hodowli Koni, pojechała za tymi końmi, żeby się nimi dalej opiekować. Konie są najważniejsze w świecie wyścigów konnych. Natomiast na torze między innymi na przykład powstał właśnie szpital. Był szpital dla ludzi, ale też przywożono chore, ranne konie. Niemcy przywozili i tam one były leczone.
Kiedy w 1944 roku została zburzona wieża Ciśnień, to już rzadziej stacjonowały tam jednostki wojskowe. Obiekt raczej był zamieniony już głównie na magazyny. I to zresztą też przyciągało potem uwagę powstańców warszawskich, którzy próbowali zdobyć ten obiekt 1 sierpnia, dlatego że wiadomo było, że istnieją tam bardzo duże składy amunicji, prawda, że te budynki, że te stajnie, że te mieszkania, te trybuny, to jest idealne takie zaplecze właśnie, na którym nagromadzone były różnego rodzaju broń była zgromadzona i starano się ten obiekt zdobyć, nazywano go nawet, powstańcy nazwali go nawet centrum, prawda, co pokazuje, jak dużą wagę mu przypisywano. W czasie powstania potem możliwe, że losy potoczyłyby się inaczej, gdyby nie opóźniono wybuchu powstania. Gdyby rzeczywiście zaatakowano obiekt 28 lipca w nocy, tak jak wstępnie planowano, może by się to powiodło, ale 1 sierpnia już od strony południowej nie było możliwości ustawienia tam kompanii. Od strony północnej odbył się tylko atak. Mała tylko grupa atakowała od strony południowej. I powstańcy pokonali ten mur, dostali się do środka, ale utknęli pod tą skarpą, prawda? Niemcy zgromadzili się na trybunach, zaczęły przylatywać samoloty, Messerschmitty, zaczęło przyjeżdżać wsparcie niemieckie dla tych Niemców, którzy na tych trybunach się zgromadzili. I obiekt już był nie do zdobycia i powstańcy musieli się wraz z nastaniem nocy z tego miejsca wycofać. Potem powstał tam obóz przejściowy. Też jego historia jest mało znana, prawda? Dużo się mówi o historii powstania. Ja właściwie dopiero tak przesłuchując na przykład nagrania właśnie zgromadzone przez Muzeum Powstania Warszawskiego, odkryłam, jak wiele osób wspomina o tym miejscu, że tam spędzano tych mieszkańców Mokotowa i oni rzeczywiście we wrzesień, październik kolejne fale ludzi tam zamieszkiwały i były wywożone przez tor za Warszawę, dlatego że na torze znajdowała się bocznica kolejowa, więc to była takie ułatwiało to wywożenie właśnie kolejnych grup mieszkańców stolicy. No i ciekawostka jest taka, że kiedy po tym okresie, kiedy Warszawa stanowiła strefę zmilitaryzowaną, podłożono znowu oczywiście ładunki pod trybuny, pod cały obiekt, planowano jego wysadzenie, ale ci nieliczni pracownicy, którzy ciągle w tym gospodarstwie rolnym pracowali, zdołali się porozumieć z prezesem Towarzystwa Zachęty do Hodowli Koni, a prezes użył wszystkich swoich możliwych środków, żeby znaleźć się w Krakowie, gdzie znowu spotkał tego Karla Neumana, który kiedyś prowadził ten wydział żywienia w Warszawie, który tam wtedy już w Krakowie był. No i przekonał go do tego, żeby zadzwonić do Spałę, skontaktować się z dowództwem niemieckim i obronić to miejsce jako miejsce, które może się przydać, prawda, w tej przyszłej niemieckiej Warszawie, gdzie można by było dalej organizować wyścigi. I rzeczywiście obiektu nie wysadzano. Podobne okoliczności towarzyszyły ocaleniu toru po wojnie, bo możemy chyba mówić, ta restytucja była też ocaleniem. No, nie takie instytucje się upaństwowiało i je po prostu niszczyło wtedy, a ona się kojarzyła z tamtą Polską, z polską burżuazyjną, więc z wielu przyczyn dla nowych władz nie była wygodna. A jednak udało się też w pewnym sensie dzięki, no jakbyśmy powiedzieli, układom towarzyskim, i pewnej umiejętności poruszania się w tej skomplikowanej rzeczywistości udało się tor ocalić. Tak, to prawda, że jest w tym chyba dużo szczęścia i też rezultatu działania absolutnie pojedynczych osób, prawda? Co tego, że parę osób sobie postawiło za cel życiowy to miejsce ocalić. Tutaj najbardziej istotną postacią jest generał Nałęcz Bukojemski, którego kojarzymy. To Ludowe Wojsko Polskie i można powiedzieć jeden aparatczyk, tak na pierwszy rzut oka. Zdecydowanie. Tak się go pamięta w takiej historii, prawda, krajowej. On się głównie kojarzy... Żyrant z kłamstwa katyńskiego też... Dokładnie tak, prawda? To jest to właściwie, z czego jest dzisiaj pamiętany. On też rywalizował o względy Sowietów, tak się o nim pisze, ja tutaj cytuję, prawda, jak piszą o nim historycy, rywalizował o względy Sowietów, prawda, z Berlingiem. Rzeczywiście niewątpliwie był tym aparatczykiem, ale zarazem, i to jest trochę ciekawe i tajemnicze, zarazem niewątpliwie kochał ten świat wyścigów konnych. On wcześniej, przed wybuchem II wojny światowej, był zawodnikiem, brał udział w różnego rodzaju zawodach organizowanych, czy w Zakopanem, czy w Łazienkach Królewskich. No ale to przecież nie był jedynym, prawda? I to nie tłumaczy tego, jak postawił sobie rzeczywiście chyba za cel swojego życia, żeby te wyścigi ocalić. Trochę było też w tym szczęścia, powiedziałam, bo tak się złożyło, a może to też już było jego intencjonalne działanie, że w 1944 roku został dowódcą okręgu lubelskiego, kiedy tutaj z frontem wschodnim weszli.
gdzie właśnie odbywały się wyścigi, bo w czasie wojny cała ta kolonia wyścigowa, ci, którzy ocaleli, którzy nie wyjechali za końmi do Niemiec, wszyscy ci pracownicy stajni wyścigowych, którzy wcześniej pracowali jeszcze na polu mokotowskim, a potem zamieszkiwali na Torze Służewiec na przełomie 30 i 39 roku, oni się wszyscy przenieśli do Lublina. I tam odbywały się tak zwane lubelskie wyścigi w czasie okupacji. To związek frazeologiczny, przy tym wypadałoby się zatrzymać, bo ma pewne inne znaczenie. To nie są były takie zwykłe wyścigi. Nie, nie były. Tak przynajmniej się utrzymuje i jest używany nadal ten związek frazeologiczny, że opowieść jest taka, że rzeczywiście Polacy starali się kantować Niemców i to się wpisywało taką trochę wojenną, prawda, tutaj opozycję wobec okupanta. Lubelskie wyścigi miałyby polegać na tym, że konie, które były typowane przez Niemców, były wstrzymywane, prawda, były chowane, jak to się mówi czasem na wyścigach, były niewyjeżdżane i w związku z czym wygrywali ci, którzy byli wtajemniczeni w te lubelskie wyścigi, czyli Polacy, a te konie faworyci przegrywali. Czyli był taki dżokejski ruch oporu, o którym właściwie tak się go mówi, prawda? I dżokejskie takie spółdzielnie, układy, prawda, gdzie ustalono przebieg gonitwy. Potem o tych lubelskich wyścigach to ten związek frazeologiczny żył, bo w czasach PRL-u zdarzały się kanty na torze Służewiec, no i wtedy nieraz mówiono, a to takie lubelskie wyścigi. W każdym razie dobrze się złożyło, bo tutaj dowódcą okręgu lubelskiego był właśnie Bukojemski, który został szybko komisarzem do spraw wyścigów. Zorganizował w 1945 roku kolejne wyścigi w Lublinie. Wszystkie gonitwy były bezimienne. To wszystko, prawda, cała ta symboliczna, przedwojenna warstwa została zdjęta, ale wyścigi się odbyły. Ten świat mógł dalej istnieć. Zatrudnił dawnych kierowników torów z Lwowa, właśnie z Lublina i z innych miast i ściągnął ich na Służewiec. I przez 5 lat rzeczywiście istniała na torze Służewiec taka swoista enklawa właściwie świata przedwojennego, dlatego że ci pracownicy biurowi, no to byli wszystko hodowcy i pracownicy towarzystw wyścigowych z czasów przedwojennych, czyli ludzie często ziemiańskiego pochodzenia albo przynajmniej inteligenckiego. Z drugiej strony ściągnął wszystkich pracowników stajni, a to też byli bardzo ciekawi ludzie o bardzo charakterystycznym pochodzeniu, bo to byli często właściwie całe rody już pracowników stajennych, które od pokoleń były związane z poszczególnymi rodzinami arystokratycznymi, prawda? Czy to z zamojskimi, prawda? Czy to z lubomirskimi. I te rody też pracowników stajennych, one zostały na Tor Służewiec ściągnięte. I Bukojemski, podejmując to ryzyko, zatrudniał tych wszystkich ludzi. Zatrudniał ludzi, którzy nie mogli znaleźć sobie pracy. To też było tak, że dowiadywał się, że gdzieś ktoś z racji swojego pochodzenia nie może tej pracy znaleźć właśnie. Znaczy niesłusznego pochodzenia, czyli tak zwany wróg klasowy i aparatczyk generał Ludowego Wojska Polskiego zatrudniał ich u siebie. I robił to też kolejny, jeszcze bardziej jednoznacznie aparatczyk, kolejny dyrektor Państwowych Torów Wyścigów Konnych, generał Arkuszewski, bo kiedy rzeczywiście podstawowa organizacja partyjna za niesłuszne pochodzenie Bukojemskiego w 1952 roku utrąciła, kolejny, oczywiście też wywodzący się z kawalerii, generał został dyrektorem i on też mimo wszystko, prawda, starał się, żeby te wyścigi przetrwały i tych ludzi zatrudniał. Wprowadził nawet symbole kawaleryjskie na te mundury pracowników stajennych, żeby też nadać taką inną ciągłość, prawda? Tu też chodziło trochę o takie przykodowanie symboliczne. I ten sznyt zresztą w hodowli polskiej, właśnie koni szlachetnych, o taki rys wojskowy i ten dryl wojskowy, on jest też taki ciągle bardzo wyrazisty i on przetrwał w czasach PRL-u. I rzeczywiście ten świat tworzyli w dużym stopniu ludzie, którzy też przed wojną hodowlą się i końmi zajmowali. A dlaczego władze postanowiły, że ten element Polski przedwojennej jednak przetrwa? Wydawałoby się zupełnie obcy ideologicznie, że ten świat panów i pań w bryczkach i na koniach się już skończył, a oto w stolicy nowego, budującego się socjalistycznego państwa taki implant, właśnie nie implant, a może implant, ale został taki relikt. Został, rzeczywiście. Ja myślę, że tu po pierwsze to jest coś, co mnie też fascynowało oczywiście, ale zadziałało już to, że ten obiekt był, prawda, że on właściwie był gotowy, że on już, no przecież działał przed wojną. Właściwie to była taka skorupa, którą należało tylko znowu wypełnić. Co Bukojemski z gronem, prawda, też oddanych mu pracowników biurowych uczynił.
Więc właściwie trudno było tutaj zanegować istnienie tych wyścigów w Warszawie, która podnosiła się z ruin. Była to niezwykła atrakcja, kiedy od 1946 roku zaczęto urządzać wyścigi. No i wiele osób, z którymi na ten temat rozmawiałam, również dziennikarzy, którzy wyścigami się od lat zajmują, mówi, że władze PRL-u chyba traktowały tą przestrzeń jako swego rodzaju wentyl bezpieczeństwa. Czyli takie chciano dać igrzyska po prostu. Takie trochę igrzyska. To było też tak, że nie było wcale pewne przez te pierwsze lata, czy te wyścigi się utrzymają. Znalazłam na przykład takie archiwalne projekty przerobienia Trybuny Trzeciej, która rzeczywiście nie została już po wojnie, została na krótko po wojnie uruchomiona, a właściwie wiele osób twierdzi, że nigdy nie została. Jak planowano na przykład zamienić dla pracowników Ministerstwa Rolnictwa to w budynek mieszkalny, prawda? Więc różne były pomysły, jakby jednak te wyścigi ukrócić. Były parokrotnie w czasach PRL-u pomysły, żeby wynieść je z Warszawy i przejąć na coś innego ten obiekt, ale to się nigdy rzeczywiście nie udało. Chyba rzeczywiście to była taka przestrzeń, takie igrzyska, taka właśnie przestrzeń wolności, która zapewne była oczywiście trochę kontrolowana, ale tego się tam na miejscu nie odczuwało. To bardzo wielu ludzi wspomina, że oni naprawdę to miejsce odbierali jako taką przestrzeń, w której można się było swobodnie zachowywać, no i w której można było grać. A w czasach PRL-u to stało się jeszcze bardziej czymś wyjątkowym niż No właśnie, do pewnego momentu była to jedyna dopuszczalna gra hazardowa w Polsce. Dopiero potem się pojawił totolotek, więc z oczywistych względów tam warszawiacy, nie tylko warszawiacy, ciągnęli. Ciągnęli, prawda? To było, zobacz, miejsce, gdzie totolotek, prawda, gry losowe, to też jest zupełnie co innego, prawda? A tu można było planować, prawda? Gracz, spójrzmy na gracza, on jest strategiem, prawda? On planuje, jest analitykiem i strategiem. Potem podejmuje decyzję, jak gra, wykonuje tę decyzję sam, a potem może być beneficjentem, prawda? Ponosi ich konsekwencje. Tam człowiek nabierał niezwykłej podmiotowości, z czym obywatele PRL-u mieli dosyć duży problem w wielu sferach, prawda? Niekoniecznie ludzie się mogli łatwo realizować, ci, którzy mieli takie pragnienia, prawda, żeby o sobie stanowić. Nie było łatwo robić to w sferze zawodowej, gdzie przynależność partyjna często determinowała przebieg kariery, gdzie nie było też łatwo zarobić spektakularne pieniądze, no bo wszyscy zarabiali dość podobnie, prawda? Więc ta gra, to, że można było obstawiać, to, że można było wygrać naprawdę wielkie pieniądze, za które można było kupić samochód czy mieszkanie, a tych widzów było tak wielu, że rzeczywiście takie wygrane na torze Służewiec padały, no to czyniło to miejsce absolutnie magnetyzującym, prawda? I to miejsce przyciągało i tą jeszcze przedwojenną publiczność, co też samo w sobie potem stało się atrakcją też wyścigów, ale przyciągało też inteligencję, przyciągało na przykład matematyków, prawda, różne umysły ścisłe, przyciągało robotników z powstałego obok toru Służewca przemysłowego, przyciągało całą szarą strefę, która też, jak już obracała tym dużym pieniądzem, no to potem musiała go gdzieś wyprać. A no właśnie, dochodzimy, myślę, do takiej obiegowej legendy toru Służewieckiego i właśnie słynnych spółdzielni zakładów. I nie jest to tylko plotka, bo przecież już w pierwszych latach PRL doszło do procesów dżokejów, którzy rzeczywiście w pewien sposób próbowali na tych wyścigach więcej ugrać. Tak, to były spółdzielnie dżokejskie, tak się mówiło. One były często autonomiczne, ale one też często powstawały pod wpływem oczywiście presji różnego rodzaju graczy i bukmacherów, nielegalnych bukmacherów, bo innych być nie mogło w PRL-u, z zewnątrz, którzy oczywiście przekupywali, starali się przekupować dżokejów, no i niejednokrotnie to im się udawało. Konie były znacjonalizowane, prawda? Zniknął ten najważniejszy element układanki, który jest charakterystyczny dla świata wyścigów konnych, czyli właściciel, któremu zależy na wygranej, któremu zależy na prestiżu i który w dużym stopniu promuje siebie poprzez to, że posiada konie. Tutaj konie były numerkami w grze, były takim dobrem wspólnym trochę, dobrem też niczyim przy okazji, w związku z czym ten nadzór był bardzo, bardzo trudny. Fantastyczne są takie wywiady z czasów PRL-u, które można w prasie odnaleźć, gdzie na przykład dżokeje mówili, że to jest tylko ich dobra wola i przejaw niezwykłego hartu duchu, że jeżdżą uczciwie. Prawda? Więc to dobrze pokazuje, tak silne, że choć naprawdę tam przedsiębiorstwo starało się kontrolować swoich pracowników, miało z tym ogromny problem. Co więcej, no, tamtejsze prawo pracy nie ułatwiało zwolnienia pracownika, prawda, który nie dokładał starań do swojej pracy, czy wręcz jawnie nie wypełniał swoich obowiązków zawodowych. Więc skończyło się to tym, że w różnych dekadach, i miało to zarówno miejsce w latach 50., 60. i 80., dyrektorzy przedsiębiorstwa Państwowe Wyścigów Konnych
pozywali do sądu swoich pracowników, których oskarżali o kanty. Także i czasami dochodziło do zwolnień. Na przykład rzeczywiście w latach 60. pojawiło się kilku nowych jockeyi z Rumunii i z Bułgarii, gdzie wyścigi zupełnie zostały zlikwidowane, którzy wypełnili lukę właśnie po zwolnieniach, które się odbyły na skutek, ale na skutek dopiero rozprawy sądowej i karnego, prawda, tutaj ponoszenia konsekwencji przez jockeyów za te oszustwa. Były też konsekwencje w postaci kar więzienia? Zdarzały się. Na przykład jeden z członków komisji technicznej, to jest jeszcze inny podmiot wewnątrz wyścigów, został za usunięcie czy zniszczenie po prostu materiałów dowodowych z fotokomórki. Spotkała go, nie wiem, czy ona w końcu odbyła się ta kara, czy nie, no ale została w którymś momencie rzeczywiście ta kara więzienia mu wyznaczona. Więc a jak społeczność wyścigów, czy też wyścig, jako sobie mówią, myślę, że jeszcze o tym porozmawiamy, traktowała tych, którzy zakładali spółdzielnie? To jest ciekawe, bo ta część tych spółdzielni, ona przeniosła się pewnie jeszcze z pola Makotowskiego, prawda? To było też takie wąskie grono, ale wiele... Czyli nie był to wynalazek wcale nowych czasów? Nie, na pewno nie. Oczywiście i bukmacherzy, prawda, te kanty, to jest wątek, który się przewija przez całą historię współczesnych wyścigów. Natomiast one chyba rzeczywiście nabrały nowego impetu, kiedy wyścigi zostały znacjonalizowane. I oczywiście część jockeyów, część trenerów nie chciała w tym uczestniczyć. Oni właściwie byli pomijani w tej redystrybucji dóbr. Wiadomo, właściwie było kto postępuje uczciwie, kto nie. Co więcej, gracze też to w pewnym momencie wiedzieli, ci, którzy przychodzili regularnie na wyścigi. Mieli też taką typologię, kto jest złodziejem, kto nie jest złodziejem, albo jest mniejszym bądź większym złodziejem. I w swoich w ogóle strategiach uwzględniali też to, na ile często zdarza się ich zdaniem kantować poszczególnym jockeyom czy trenerom, kiedy starali się typować wyniki gonitw. No i na swój sposób można powiedzieć, że rzeczywiście ta sytuacja prowokowała do tej nieformalnej redystrybucji wygranych, bo tak jak w innych przedsiębiorstwach państwowych, ci jockeye zarabiali dobrze, ale te nagrody, prawda, za wygrane były relatywnie niskie i to, co oferowali bukmacherzy, prawda, to wielokrotnie przewyższało to, co oficjalnie dostawali od swojego pracodawcy. I to była taka trochę patowa sytuacja, w której przedsiębiorstwo się znajdowało, bo rzeczywiście te pensje podnoszono, ale one no, gdzieś tam w pewnym pułapie, w pewnych widełkach musiały się utrzymywać. I to stworzyło jakby stałe pole do nadużyć, prawda? I do tego, że istniała rzeczywiście tam wielka szara strefa na wyścigach, oprócz oczywiście tych tysięcy graczy, którzy przychodzili na tor szukać swojego łutu szczęścia, pobawić się, spotkać ze znajomymi. To była też niezwykle ważna funkcja wyścigów, bo to była taka przestrzeń, jak ktoś z Państwa nie był na wyścigach, mam nadzieję, że niedługo będzie można tam wrócić, ale to jest wyjątkowe, że inaczej niż na innych wydarzeniach sportowych, tam nie ma miejsc numerowanych, tam się nie siedzi. Prawda? Tam można chodzić, tam się można przemieszczać, patrzeć na padok, wędrować od trybuny do trybuny, jeśli się wykupi odpowiedni bilet. Można wybierać sobie miejsca, z którego się obserwuje gonitwę i korzystać z lokali gastronomicznych, które tam się znajduje. I to było niesamowitą atrakcją w czasach PRL-u. Były podziały na strefy VIP i dla graczy pośrednich? Tak, prawda? Mimo, że czasy PRL-u miało być społeczeństwo bezklasowe. Czy nie było tak egalitarnie, jakby się... Nie było. Tam w ogóle nie było egalitarnie, bym powiedziała nigdy, prawda? I to jest fascynujące na wyścigach właśnie. I to jest też jeden z powodów, dla których można ten świat, tą enklawowość widzieć w różnych wymiarach i w różnych okresach na wyścigach. Odtworzono ten podział, czyli trybuna, która miała być trybuną członkowską, czyli dla członków Towarzystwa Zachęty do Hodowli Koni, została zamieniona na trybunę honorową. I teraz tam nowe elity nowego państwa się gromadziły. Trybuna druga została zamieniona na trybunę główną. Nie ludową, na przykład nie nazwano jej ludową, prawda? No bo trybuną główną lub trybuną drugą. W obrębie tej trybuny honorowej też obowiązywała tak nawet wizualnie odwzorowana stratyfikacja, czyli ten parter był łatwiej dostępny, natomiast już pierwsze piętro było na zaproszenia, a na samym szczycie znajdowała się restauracja, gdzie ci goście z zaproszeniami mogli zjeść też elegancki i podobno obiad. Zawsze było tam piwo, co i Państwo, którzy pamiętają PRL, wiedzą, że to nie było takie oczywiste wtedy. Tak, więc to była taka bardzo elitarna przestrzeń, rywalizowano o te zaproszenia, według różnego klucza tych gości w różnych okresach tam ściągano. To było bardzo też ciekawe, właśnie kogo tam można było spotkać. Ale też powiem, że w zapleczu, w tych kulisach właśnie, w tym przedsiębiorstwie Państwowe Tory Wyścigów Konnych, nawet jak ono już powstało w tym 1950 roku, ta hierarchia się utrzymała. To jeszcze mała też anegdotka. Zanim ostatecznie towarzystwo zlikwidowano w 1949 roku,
Na przykład na torze, w tej enklawie, którą stworzył Bukojemski, działały dwie stołówki. Jedna była dla pracowników stajennych, a druga była z pianinem, z gazetami, z radiem, dla tych pracowników biurowych. Tak jak przed wojną, prawda? I dopiero w 50 roku to zniesiono, ale ten podział na biuro i teren i ta hierarchia, pewnego rodzaju dystans społeczny, oparty na wzajemnym szacunku i uznaniu, ale też na dystansie, prawda? Takim głębokim dystansie klasowym, tam przetrwał. Ja bym powiedziała, był wręcz reprodukowany z pokolenia na pokolenie. Na przykład, jakby Państwo przeszli się kiedyś na tor Służewiec, tam stoi taki stary budyneczek, niemodernistyczny w jednym miejscu. I to jest dom inspektora toru, przeniesiony z pola Mokotowskiego właśnie pod koniec lat 30. Ten obiekt zaczęto nazywać dworkiem po wojnie. I w tym dworku mieszkali niektórzy dyrektorzy, czy różne osoby znamienite właśnie dla świata wyścigów konnych. Więc nawet w tym języku, prawda, odtwarzały się te hierarchie. Bukojemski w latach 50. zatrudnił, zanim został zwolniony też właśnie jako wróg klasowy, ale zatrudnił tak zwane hrabianki. Były to cztery młode kobiety, które wywodziły się właśnie z tych warstw społecznych, które miały problemy z dostaniem się na studia i znalezieniem pracy. On je tam zatrudnił. I ta służba stajenna je uwielbiała, prawda? I oczywiście pozwalała im właściwie tylko jeździć konno, nie były one zmuszane do żadnych prac, oczywiście fizycznych w stajniach, dlatego że pamiętano ich ojców, pamiętano ich dziadków i otaczano ich wielką sympatią, więc te stosunki klasowe tam w dużym stopniu reprodukowane były. Wiele osób, z którymi nawet jeszcze ja rozmawiałam stosunkowo niedawno, to jest z tego starszego pokolenia, które pracowały w Biurze Państwowych Torów Wyścigów Konnych, byli to też trenerzy, na przykład podkreślała swoje ziemiańskie pochodzenie. Prawda, to, że poszły na zootechnikę i potem chciały pracować na wyścigach, no dlatego, że w ich rodzinach kiedyś posiadano majątki ziemskie, prawda, hodowano konie i to jest taka tradycja rodzinna. Więc to tam nadal jest. A pracowników nowych też ściągano ze wsi, tych do stajni, tych pracowników fizycznych. Oni też przez cały okres PRL-u wyraźnie szukano ich na wsiach przez tak zwaną prasę chłopską, za pomocą też audycji radiowych. Czyli były kłopoty ze znalezieniem stajenek? Były, prawda? Przy tych koniach mało kto chciał pracować. To ciekawe, bo to zarobki były dobre i właściwie na tor trafiali, ciągle zatrudniano nowych pracowników stajennych. Większość odchodziła, zwłaszcza po służbie wojskowej. Wcześniej trafiali tam często 16-latkowie do tego internatu, który tam powstał. Właściwie w dużym stopniu często, żeby mieć wikt i opierunek. To byli ludzie często naprawdę z bardzo ubogich, wielodzietnych rodzin. No i zostawali ci, którzy rzeczywiście wchodzili w ten świat wyścigów konnych, zaczynali kochać konie, zaczynali chcieć jeździć, chcieli czasem też wejść w tą hierarchiczną strukturę właśnie. A ta społeczność przyjmowała nowych, czy też trzeba było przejść pewien... Co trzeba było zrobić, żeby stać się kimś z tak zwanych wyścig? To jest dobre pytanie. Niełatwo przyjmowała nowych i trzeba było się na pewno dostosować właśnie do tego świata, który już tam istniał. A ten świat, on miał, można powiedzieć, charakter totalny, bo osiedle, miejsce pracy, wszystko ogrodzone murem, prawda, tworzyło taki świat, w którym właściwie niewiele było miejsca na jakąś prywatność, indywidualność. Mieszkało się w internacie, ci nowo zatrudnieni stajenni mieszkali w internacie i mieli właściwie parę godzin wolnego w ciągu dnia, bo o świcie pracowali w stajniach, potem byli zmuszeni dokształcać się najpierw w szkole podstawowej, bo po wojnie rzeczywiście ludzie mieli problemy, prawda, nawet z wykształceniem podstawowym. Potem w szkole zawodowej, niechętnie do niej chodzono, więc ją potem zlikwidowano. Potem znowu pracowali w stajni, w międzyczasie były apele, zajęcia sportowe i tak wyglądało całe życie. Więc trzeba było chcieć się do tego dostosować. Trzeba było też uznać autorytet trenerów i tych starszych dżokajów, którzy mieli bardzo wysoki status. Ci dżokeje jeszcze przedwojenni, w pierwszych latach też powojennych, oni na przykład nie wykonywali żadnych prac fizycznych, podchodzili tylko elegancko ubrani i dosiadali tych najlepszych koni na treningu. To się oczywiście potem w ramach państwowych torów wyścigów konnych zmieniło, ale to rozwarstwienie było bardzo duże, więc stajenny musiał zaakceptować to, że jest na samym dole, prawda, tej drabiny społecznej i że będzie się powolutku dopiero po niej piął. Musiał też zaakceptować te, no właśnie, kanty, których nawet jak nie uczestniczył, to musiał akceptować, być ich świadkiem niejednokrotnie i no, godzić się na to. Więc kiedy się pojawiali nowi ludzie, oni powoli wchodzili w ten świat wyścigów konnych. Największe kłopoty były po 68 roku, kiedy w ramach modernizacji wyścigów utworzono takie nowe ścieżki wchodzenia do tego świata zawodowego. Bo właśnie chodziło o to, żeby przyciągnąć ludzi, może już nie tylko tych najuboższych ze wsi, którzy szukali tu wiktu i opierunku. I powstała instytucja amatora.
to było w ogóle furora. To była furora, na przykład studenci Uniwersytetu Warszawskiego dzięki temu statusowi amatora mogli rano w ramach zajęć sportowych jeździć na wyścigach. Zaraz. Przecież wyścigi to się do świata sportu nie należały. Nie należały, tak, to prawda, ale nie należały i oficjalnie właściwie nie należą. Dziś, co bardzo gorąco popieram, pracuje się nad zbliżeniem tych światów, światów sportów konnych i wyścigów, ale przez to, że one były właściwie powiązane z hodowlą zostały, i która jest taką jakby zasadą naczelną wyścigów. Po to się organizuje wyścigi, ażeby wybrać materiał zarodowy do dalszej hodowli. To jest taka próba dzielności koni. To możemy wciąż znaleźć w ustawie o ścigach konnych. Czy nie Ministerstwo Sportu, ale Ministerstwo Rolnictwa było. Ministerstwo Rolnictwa. I jakkolwiek to jednak trochę kuriozalnie z perspektywy XXI wieku brzmi, prawda, ta dzielność koni. Po co one właściwie mają być dzielne? Ale ta filozofia się ukształtowała w Wielkiej Brytanii już w połowie XVIII wieku i kiedy wyścigi się pojawiły na ziemiach polskich, to z hodowlą od początku było powiązane z powstaniem stadniny na przykład koni w Janowie Podlaski, prawda? Te wyścigi miały służyć właśnie weryfikacji dzielności koni krwi angielskiej hodowanych w tejże stadninie. Bo też wbrew takiemu popularnemu mitowi, to niekoniecznie od początku tam konie arabskie hodowano, ale głównie właśnie konie krwi angielskiej. No i dokończę jeszcze. Pojawili się amatorzy, więc takie rozszczelnienie nastąpiło. Ale pojawili się też tak zwani, przezywani przez właśnie stare rody wyścigowe, inżynierkowie i magisterkowie. Bo otwarto nową furtkę. To już nie trzeba było od tego stajennego awansować przez dekady do pozycji trenera, tylko od 1968 roku, jak się ukończyło studia zootechniczne lub weterynaryjne, właśnie ze specjalizacją na konie, to można było ubiegać się o aspiranturę najpierw do zawodu trenera. I pojawiły się tą drogą nowe, zupełnie z zewnątrz osoby. Dość oględnie dziś o tym opowiadają, ale nie było im łatwo. Nie było im łatwo, no właśnie, bo nacechowane są te ich przezwiska, więc wygląda na to, że wspólnota tak łatwo przyjąć ich nie chciała. Nie chciała i to wykształcenie, prawda, było czymś... Balastem wręcz. Jakimś balastem, tak? To było, było czymś, co nie było charakterystyczne dla tych starych wyścigowców, którzy byli fantastycznymi ludźmi, bardzo w nieoczywisty sposób żyjącymi. Często, którzy przecież jeszcze nawet przed wojną właśnie dorabiali się sporych majątków, którzy mieli wysoki status społeczny w tym świecie wyścigów, ale często tego wykształcenia nie mieli, prawda? I to zwracało uwagę, że tutaj nagle ci magisterkowie, którzy z kolei na koniach z praktyki się nie znają za wiele, prawda? Lub po tych studiach przychodzą i chcą być trenerami, zabierają pracę. To też był ten... Ale to też była taka ciekawa ścieżka, bo tą drogą mogły zacząć na tor wchodzić kobiety, bo po epoce hrabiane. Właśnie, kobiety na tor to jest osobny, ciekawy temat. Kiedy się pojawiły na Smorzewcu kobiety? Kiedy Smorzewiec zaczął tracić płeć? No właśnie, to jest silnie ciągle jeszcze męski świat, prawda? Natomiast te kobiety... Pojawiły się hrabianki po wojnie, pojawiały się też przed wojną, były oczywiście pojedyncze kobiety, które bywały współwłaścicielkami koni, ale to wszystko takie było niewyraziste. Na przykład nie mogły być członkiniami Towarzystwa Zachęty do Hodowli Koni. Nie pracowały też na eksponowanych stanowiskach w tych biurach towarzystw wyścigowych, więc ten świat był po prostu męski. Ale też nigdy, ponieważ wyścigi nie są sportem oficjalnie i właściwie to była taka enklawa, nigdy tego podziału, ponieważ sami mężczyźni się ścigali, no to oficjalnie tego podziału nie wprowadzono. Dzięki czemu na wyścigach funkcjonowały kiedyś też stajnie sportowe, które prowadzone zresztą były przez wojskowych oczywiście, którzy wywodzili się z tych środowisk, prawda, kawaleryjskich i z zawodami konnymi byli przed wojną związani. No i do tych stajni sportowych przychodziły czasami dziewczyny. I taką pierwszą dziewczyną, którą potem dopuszczono do wyścigów, była Dorota Kałuba w 65 roku. I ona może już nawet wcześniej startowała, ale w tym 65 roku ona pokonała tych pracowników państwowych torów wyścigów konnych i wygrała gonitwę. Więc to musiał być szok. To musiał być szok, to była sensacja. Młoda dziewczyna, drobna blondyneczka, prasa się zachwycała, że taka urocza osoba, prawda? I jeszcze pokonała tych dżokejów. To też mogło być tak czasami oczywiście, że te dziewczyny były puszczane przodem, prawda, w ramach tych wyścigów lubelskich. Ale rzeczywiście to były niesamowite kobiety, absolutnie niesamowite, które w tym męskim świecie podejmowały tę rywalizację, znosiły zapewne różne szykany i w ten świat wchodziły na dłużej, prawda. Oczywiście wiele kobiet się pojawiało i szybko z niego odchodziły. Na przykład pierwsza trenerka, też jako inżynierek,
Maria Słowińska tam się pojawiła, ona dosyć szybko z tego świata odeszła. Natomiast Dorota Kałuba, jak już potem w połowie lat 70. zrobiła, właśnie skończyła studia, objęła też jedną ze stajni i długo ją prowadziła. Potem się pojawiła kolejna trenerka, Dorota Małgorzata Łojek, która też poprzez studia właśnie mogła potem rozpocząć pracę trenerską. Wcześniej też się ścigała, prawda? I te kobiety też tym ruchem amatorskim właśnie wchodziły na tor i zaczynały rywalizować czasami w niektórych gonitwach. Najpierw tylko w gonitwach amatorskich, a potem też w tych gonitwach właśnie, w których też brali udział pracownicy torów wyścigów konnych, brać udział. No i powoli. Potem Ewa Pruska zdobyła na początku lat 80. tytuł jockeya. Ta, czyli osiągnęła już ten szczyt kariery wyścigowej, zdobyła tych 100 zwycięstw i te pojedyncze kobiety ten tytuł w kolejnych latach osiągały. Jak zmienił się dress code po wojnie na wyścigach? Bo kojarzą się nam z pewną ubiorem elitarnym, można powiedzieć elegancją pewną. Po wojnie wiadomo, były trudności bardzo wielkie z tym, żeby nabyć drogą kupna albo nie kupna atrakcyjne tkaniny i uszyć sobie, jeśli kto kogoś by stać, bądź po prostu kupić eleganckie ubranie. O tych strojach pisano i w różnych epokach, prawda, pisano wyścigowych. O tych strojach, one, bo wyścigi to były też takie właśnie spotkania towarzyskie. To jest też bardzo charakterystyczne, że na wyścigach się bywało, prawda? W związku z czym to, jak człowiek wyglądał, to było ważne, prawda? Pokazywało się. Stąd też na tych trybunach pojawiały się nieraz niektóre kobiety, głównie po to, żeby też właśnie móc zaistnieć w jakiejś przestrzeni publicznej, być oglądanym czy fotografowaną. Dobrym źródłem do analizy tego zagadnienia są na przykład jest reportaż Tadeusza Rolkę, który w latach 50., pod koniec lat 50. sfotografował derby na Służewcu. Więc tam można się przyjrzeć. Ten styl warszawski jest bardzo wyraźny. Dominują oczywiście panowie w prochowcach, ale też dominują ludzie, którzy są ubrani bardzo skromnie, prawda? Są kobiety, które są ubrane w letnie, eleganckie sukienki, ale są też kobiety w chustach na głowach, które przychodziły tam z okolicznych wsi i tego szczęścia chyba próbowały tam znaleźć. Wszyscy, którzy wspominają te wyścigi z czasów PRL-u, mówią, że tam spotykała się cała Warszawa, prawda? Więc spotykali się ludzie naprawdę najbiedniejsi, ludzie, którzy nie mieli grosza przy duszy, ale spotykały się różnego rodzaju elity. I na tych trybunach, na tej trybunie właśnie już honorowej, można było zobaczyć też ludzi elegancko ubranych i ten styl, pewien styl zobowiązywał, prawda? I rzeczywiście to, żeby się tam ubierać odświętnie, wielu graczy, wielu właśnie bywalców wyścigowych starało się tego przestrzegać niezależnie od zasobności portfela, żeby te buty jednak były wypucowane przy niedzieli lub sobocie, jak się na ten tor Służewiec idzie. I obojętnie, czy się ma wełniany szalik, czy kaszmirowy, prawda, to jednak, żeby ten element odświętny w tym stroju był. Potem też można po dziś dzień tą garstkę starych bywalców wyścigowych też poznać, że oni jednak rzadko w jakichś dżinsach, w dresikach przychodzą na wyścigi. Nawet jeżeli są to dzisiaj niezamożni emeryci, to oni widać, że się jednak wybrali w miejsce dla nich szczególne. Czyli, że podkreśla się strojem wyjątkowość tej sytuacji i ciągle to jest ten savoir vivre taki i dress code dziś się mu hołduje. Właściwie są chyba takie grupy, które nawet się snobują trochę na to, żeby się spotykać na wyścigach i żeby właśnie się wystylizować i pokazać. Dzisiaj tak, prawda? Zresztą to się tak zachęca się też widzów, żeby przy okazji Wielkiej Warszawskiej Derby odbywają się konkursy na kapelusze, na strój, czyli tak trochę performatywnie wraca się do tej tradycji takiego bywania na torze właśnie jako takiej okazji do pokazania się. I to jest chyba bardzo, bardzo fajne, myślę. Przywraca się trochę temu miejscu, znowu prestiżu, który utraciło w tym okresie transformacji ustrojowej, kiedy rzeczywiście znaczna część bywalców wyścigowych odpłynęła z toru i nie chciała już tam więcej przychodzić. Pojawiły się inne rozrywki, gry hazardowe? To też prawda. Tak, ruletka, prawda, na przykład dla takich twardych graczy, prawda, to pojawiły się te nowe gry hazardowe, które odciągały nowe sposoby spędzania czasu, prawda. W ten weekend można było już w tych latach 90., na początku XXI wieku, robić mnóstwo innych rzeczy. A meeting wyścigowy jest szczególny, bo on wymaga czasu. Tak, na wyścigi się idzie na parę godzin, inaczej to nie ma sensu. Więc jak ktoś tak chce coś szybko załatwić, no to na ten tor nie trafia, co też stanowi pewne wyzwanie, prawda? Bo to wydarzenie nie wpisuje się łatwo w jakieś takie formaty, które dzisiaj funkcjonują, prawda? Takiego w miarę krótkiego. Czyli lubimy tak zwane eventy, ale krótkie.
prawda, krótkie, które mają prosty scenariusz, gdzie właściwie każdy element jest wyreżyserowany, gdzie publiczność wie, kiedy falą tam, prawda, na przykład na stadionie piłkarskim zafalować, prawda, lub wznieść jakiś okrzyk. A tutaj człowiek się porusza swobodnie, ma czas na spotkanie znajomych, ma czas na poczytanie programu. To jest też oczywiście ogromna zaleta wyścigów i mam nadzieję, że wiele osób zacznie to znowu doceniać, prawda, że to jest taka przestrzeń, gdzie czas trochę zwalnia, gdzie ten rytm jest zupełnie inny. A kiedy wyścigi przeżywały swój złoty okres? To były zdecydowanie czasy PRL-u. Tak ilościowo przede wszystkim, oczywiście podchodząc do sprawy. Hodowla koni też zresztą w czasach PRL-u kwitła. To tak trochę paradoksalnie, ale no w tym PRL-u, prawda, kiedy wszystko znacjonalizowano i podlegało centralnemu planowaniu, no to hodowla się miała dobrze, prawda? Ten rachunek ekonomiczny nie rządził tak prosto wszystkim. Ci hodowcy właśnie stworzyli swego rodzaju enklawy w tych państwowych stadninach, gdzie mogli się spokojnie skupić na rzeczywiście selekcji koni i tworzeniu pięknych linii genealogicznych, prawda? Pięknych linii w kontekście rasy arabskiej i koni wyścigowych, które odnosiły kolejne sukcesy. A na tor waliły tłumy. Pamiętam, że chyba na przykład, jak donosiła prasa w 1985 roku, ten tor z tej trzeciej trybuny pomieścił 50 tysięcy ludzi. Regularnie w latach 70., 80. donoszono, że tam wchodzi nawet 30 tysięcy widzów, co oczywiście kompletnie przekraczało przewidywalną skalę publiczności w projekcie przedwojennym. Jakimiś kwestiami bezpieczeństwa też się wtedy nikt nie przejmował, więc... Nikt się nie przejmował, a zarazem ten gwar, ten huk, ten entuzjazm, to wszyscy potem teraz starzy bywalcy wspominają z ogromnym sentymentem. I to, że zarazem tam było bezpiecznie. Z jednej strony lał się alkohol, krzyczano głośno, prawda, kiedy toczyła się gra. Jedni wygrywali, inni przegrywali, ale wszyscy wspominają, że czuli się tam bezpiecznie, że jak się na przykład zostawiło neseserek, prawda, przy stoliczku, to ten neseserek tam dalej leżał. Z jednej strony byli bukmacherzy, z jednej strony ta szara strefa, ale ten specyficzny... Był jakiś etos taki wspólnego spędzania czasu. Był. Ja sama zresztą to przetestowałam na swój sposób w trakcie swojego projektu badawczego, bo w 2016 roku na jednej z trybun też zaaferowana tutaj gonitwami, już nie pamiętam dokładnie czym, ale zostawiłam przy stoliku swój aparat fotograficzny, no, który dość jest wartościowym przedmiotem. I dopiero właściwie chyba po 2 czy 3 godzinach spojrzałam, że przy stoliku, matko, na krześle wisi mój aparat. Aparat wisiał sobie bezpiecznie. Nic, chociaż tam, tak jak mówię, wyścigowcy się przemieszczają, więc naprawdę okazji jest wiele, żeby coś mogło zniknąć, ale tak nigdy nie było. Taki terytorializm tam też jest bardzo wyraźny. Na przykład wiadomo było, jak już ta publiczność zaczęła się kurczyć, ale też i w czasach właśnie tych wielkich tłumów były nieformalne loże, były nieformalne przestrzenie, w których wiadomo było, że się gromadzą określone grupy graczy. Ci gracze się rozpoznawali, mówiło się o lożach na przykład z ulicy Stargowej, bo tam była kolektura, mówiło się o lożach pracowników MZK na przykład, którzy w innym miejscu się gromadzili, o loży robotników, którzy mieszkali na Służewcu Przemysłowym. Te nieformalne loże funkcjonowały, były też loże takie bardziej inteligenckie, gdzie też na przykład pracownicy uniwersytetu się spotykali, szachiści. Wszyscy tam wspominają, że bardzo wielu brydżystów i szachistów na przykład też na wyścigi przychodziło. Więc te loże funkcjonowały, były takie kręgi towarzyskie i po dziś dzień w tym małym gronie, ale to też wiadomo, że na przykład przy pewnych stolikach najstarsi gracze jak siadają, to tam już nie wypada tego stolika zająć, nawet jak ten gracz idzie zagrać do kasy. A jak sobie w dobie przemian ustrojowych i gospodarczych poradziła społeczność wyścigów? Czy takie zjawiska jak bezrobocie też dotknęło tych ludzi? Ja bym powiedziała, że sobie poradzili nadzwyczajnie, prawda? I to jest właśnie taki fenomen, bo z jednej strony niewątpliwie ta społeczność miała taki charakter zamknięty, trochę wsobny, a z drugiej strony to ratowało wyścigi, prawda? To znaczy to powodowało, że w czasach takiego instytucjonalnego rozkładu, a rzeczywiście były takie długie lata w okresie transformacji ustrojowej, a nawet jeszcze w XXI wieku, w tej pierwszej dekadzie, kiedy właściwie czasami, właściwie nie wiadomo, na przykład syndyk sądowy przez 2 lata, prawda, zarządzał wyścigami. Spółka, która prowadziła wyścigi, była w stanie upadłości. Zmieniały się zapisy ustawy hazardowej, które powodowały, że na przykład w jednym sezonie w ogóle nie było zakładów wzajemnych, więc chcąc nie chcąc ci nielegalni bukmacherzy po prostu przyjmowali pieniądze od graczy. Że ci ludzie, nie dostając wynagrodzeń, bo stajnie też musiały ulec prywatyzacji, a ta spółka na przykład upadła, wypłacała bardzo niskie nagrody trenerom, właściwie pracowali za grosze, prawda? Pracowali za grosze, robili nadal to, co często robili w przeszłości, co robili niejednokrotnie ich ojcowie i dziadkowie.
I właściwie ta swego rodzaju rutyna powodowała, że to miejsce przetrwało do tych czasów trochę spokojniejszych, po 2008 roku, kiedy rzeczywiście już w końcu wszedł tam totalizator sportowy, bo to nie był pierwszy raz, kiedy totalizator miał zająć się organizacją wyścigów i kiedy rzeczywiście ta sytuacja na przykład związana z wypłacaniem nagród dla właścicieli, dla trenerów się ustabilizowała. Natomiast przez wiele lat tam właściwie funkcjonowano w sytuacji permanentnego kryzysu. Trenerzy zaczęli kupować na przykład konie, nie mając żadnego zabezpieczenia finansowego, chociaż jest oczywistym, że większość koni nie może wygrywać, prawda, i nie może przynosić wysokich dochodów. Więc wiele osób się zadłużyło. Wiele osób wyjechało za granicę. To też jest fakt, że tam w którymś momencie, zwłaszcza jak Polska weszła do Unii Europejskiej, no to pracownicy stajenni z łatwością mogli wyjechać na przykład do Wielkiej Brytanii, do Newmarket. Do tamtejszych stajni. Do tamtejszych stajni, prawda? I dostać tam przyzwoicie płatną pracę. I więc momentami tych ludzi bardzo brakowało. Amatorzy wypełnili w dużym stopniu tą lukę. Warszawiacy właśnie, prawda? Ludzie, którzy już właśnie nie pochodzili ze wsi, ale to byli często młodzi ludzie z Ursynowa na przykład, którzy tam przychodzili i za darmo wykonywali te prace. Często tych amatorów było w latach 90. więcej niż pracowników stajennych. I w dużym stopniu właśnie dziewczyny zresztą te prace wykonywały i wtedy to taki był moment wyraźnej feminizacji. Na przykład w latach 90. też najwięcej kobiet zdobywało właśnie tytuły kandydata dżokejskiego i dżokeja, więc pełniły taką trochę rolę ratunkową, prawda? Jak już nie było tych starych dżokejów mężczyzn, nowych mężczyzn zainteresowanych wyścigami było niewielu, tak żeby tą karierę rozpocząć, no to kobiety wypełniały tą lukę. Więc środowisko sobie radziło na różne sposoby. Przyjeżdżali też pracownicy byłych republik radzieckich. Oni też dzisiaj stanowią ważny element społeczności wyścigowych. Przyjeżdżają po dziś dzień, prawda, na przykład z Kazachstanu, z Tatarstanu, ludzie, którzy zaczynają pracować na wyścigach. A przyjeżdżają czy wsiąkają w tę społeczność? Mieszkają w tamtejszych? Część wsiąkła, prawda, można powiedzieć. Inni nie, prawda. Oczywiście nie zawsze to się dzieje. Niektórzy ludzie po latach wyjeżdżają, jadą gdzieś na przykład dalej na zachód. Ale część osób już się na stałe wpisała w ten świat wyścigów konnych, więc mamy taką trochę społeczność dzisiaj też z takim rysem międzynarodowym na wyścigach. Jak spojrzymy na programy wyścigowe, mamy tam dużo obcojęzycznych nazwisk. Trudno uwierzyć byłoby, myślę, każdemu też z Państwa słuchających naszej rozmowy, że w latach 90., żeby w latach 90. nie zainteresowała się wyścigami mafia. No tak. No właśnie. Jak to było z chłopakami z Ferajny, czy też z miasta? Oni na pewno się upomnieli o swój i chcieli mieć swój udział w wyścigach. Mieli, prawda? I to w ogóle na przykład się mówi, że w zasadzie te początki mafii, które w latach 90. funkcjonowały w Warszawie, mafii ożarowskiej, prawda, mafii wołomińskiej, pruszkowskiej, że one właściwie się zaczynały na wyścigach. Właśnie od tego prania tam pieniędzy, od ustawiania wyścigów, no taką postacią, o której wszyscy mówią po dziś dzień, bo nie da się ukryć, że ona tam była i ona napędzała w dużym stopniu grę właśnie w latach transformacji ustrojowej. To był Pershing, prawda, który... Obstawiał? No on był i obstawiał, i był bukmacherem. No był tam czołową postacią, można powiedzieć. To było takie właściwie w pewnym momencie nieformalne władztwo, którym pisała prasa. To też nie było żadną tajemnicą. Jak się spojrzy do gazet, prawda, z lat 80., 90., no to ci dziennikarze wyścigowi o tym... Czyli już w latach 80. tam ta rodząca się mafia gdzieś swoje palce próbowała włożyć. Tak. I na przykład takie są, no już dzisiaj to humorystycznie na to można patrzeć, ale na przykład pamiętam taki artykuł, że jak się pojawił hotel Marriott i otworzył się tam pierwsze kasyno, prawda, właśnie pierwsza ruletka, no to na przykład właśnie wpisano, w prasie się pojawiały takie kąśliwe artykuły, że pan Marriott nie wie, jak wiele wyścigi zawdzięczają na przykład właśnie twórcy tej sieci hoteli, dlatego że jeden z największych bukmacherów na ruletce przegrał dużo, dużo pieniędzy, prawda? I teraz nie może ustawiać za wielu gonic na wyścigach. No tego typu artykuły w tych czasach transformacji ustrojowej no na pęczki pojawiały się w prasie. Więc to już właściwie nie było żadną tajemnicą. No i w związku z tym wielu graczy się wycofywało. Nie rozwinęła się też tak wyraźnie moda na posiadanie koni wyścigowych, bo różne znane osoby, które te konie zaczęły dzierżawić lub je kupowały, no nie chciały jednak z tym światem mieć za wiele wspólnego. Więc te znane nazwiska, które tam się pojawiły w latach 90., znanych aktorów, piosenkarzy, którzy kupowali konie, no dosyć szybko też jednak zniknęły tutaj z tego świata.
co po dziś dzień stanowi pewną trudność, bo tych kantów już naprawdę nie ma, o czym ostatnie kanty naprawdę dobrych parę lat temu miały miejsce, dlatego że rzeczywiście konsekwencje były bardzo odczuwalne przez społeczność, to znaczy po prostu właściciele rezygnowali, prawda? Albo zaczęli, to też się działo na początku drugiej dekady XX wieku i to rzeczywiście już położyło naprawdę kres wszystkim kantom, zaczęli sprowadzać nawet na pojedyncze gonitwy dżokejów z zagranicy, na przykład z Czech. Więc to już ostatecznie jakby rozłożyło tą dawną taką kulturę, tą subkulturę, prawda, właśnie tych spółdzielni wyścigowych i teraz te reguły fair play naprawdę na Służewcu obowiązują i mam nadzieję, że to przyciągnie w końcu nowych właścicieli i miłośników koni. Ale tak jak mówię, to co się działo w latach 90., ci chłopcy z Ferajny, to tak łagodnie ich nazywając, prawda, którzy tam tworzyli klimat, no oni spowodowali, że te wyścigi rzeczywiście taki trochę złej marki nabrały na wiele lat. To jaka jest dzisiaj kondycja toru? Właściwie w jakim on się znajduje etapie rozwoju? Bo myślę, że jesteśmy, media społecznościowe, wspomniałeś o tym, że one w pewien sposób pomagają torowi, ale rodzi się też pytanie, co dalej i w jaki sposób, według ciebie, jakie są perspektywy rozwoju toru? W jaką stronę powinno pójść zainteresowanie nas, warszawiaków, czy miasta tym wielkim terenem zielonym? Można sobie wyobrazić tam park kulturowy, można sobie też wyobrazić pewne zmiany, które dotyczyć będą samych wyścigów, bo przecież jest grupa publiczności, która nie chodzi na wyścigi, domagając się poprawy dobrostanu zwierząt, ale także przecież i ludzi, którzy tam pracują. Jak ty byś widziała przyszłość toru? Temat jest złożony, prawda? Bo jeśli chodzi o same wyścigi jako pewien rodzaj wydarzenia, tutaj się oczywiście w ogóle wiele zmienia i chyba nie zdążę o tym nawet za bardzo opowiedzieć, ale to są takie, ja widzę trzy płaszczyzny. Ja się tą trzecią, taką mniej popularną właściwie zajęłam w swojej książce, ale to wymienię te dwie pierwsze najważniejsze. To jest rozwój hodowli, jakby stymulowanie tego, żeby ludzie chcieli hodować lub kupować konie wyścigowe. Druga sprawa to jest gra, organizacja gry, która wiemy, że na świecie dzisiaj, a już w czasach pandemii całkowicie praktycznie przeniosła się do rzeczywistości wirtualnej, prawda? Gra na wyścigach od lat też już na Zachodzie toczyła się online. U nas w 2019 roku dopiero taka możliwość się pojawiła, więc to był do 2019 roku kompletnie niszowy świat, bo żeby zagrać na wyścigach na Służewcu, trzeba było tam po prostu pójść albo do którejś z kolektur nielicznych w Warszawie lub w innych miastach. Więc to jest pewnego rodzaju nowum, a przecież wiadomo, że w tym jest przyszłość, żeby te aplikacje były, żeby pojawiły się różnego rodzaju też unowocześnienia tego, co nawet online teraz jest prowadzone. Więc to są takie dwie płaszczyzny, o których się w świecie wyścigowym najwięcej dyskutuje. A ja się skupiłam na tej strefie cienia trochę, prawda? Czyli właśnie na tym dziedzictwie bez dziedziców, czyli na tej niesamowitej przestrzeni, która jest dwa razy większa niż Łazienki Królewskiej, którą mamy w Warszawie i która jest trochę ciągle jednak białą plamą na mapie stolicy, bo od strony nawet, powiedzmy, takiej rzeczywiście formalnej jest trudno, żeby to miejsce włączyć do życia stołecznego, dlatego że ono należy do Skarbu Państwa, prawda? To nie jest miejsce, które jest objęte tutaj przez władze Warszawy. Oczywiście to Rada Warszawy ustala potem ostatecznie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. To oczywiście stołeczny konserwator zabytków razem z wojewódzkim ma nad nim pieczę. No ale władze Warszawy właściwie niewielki mają wpływ na to, co się na torze dzieje, więc bardzo trudno jest zgrać ze sobą te dwa światy. Przed wojną na przykład, kiedy odraczano wyprowadzkę z Pola Mokotowskiego, odraczono ją do 1941 roku, wiadomo, wybuchła wojna, więc wszystko się potoczyło jednak szybciej. Ale tą ostateczną wyprowadzkę odraczono do 1941 roku, ale w zamian za to władze miejskie zobowiązały się budować trasę szybkiego ruchu północ-południe, która połączy Warszawę z wyścigami, kolejkę elektryczną, która też będzie umożliwiała dojazd z centrum, z dworca głównego w mniej niż pół godziny. Planowano też w przyszłości budowę metra, która też miała w okolicach wyścigów mieć swoją stację, to metro. Planowano, i to miały zrobić właśnie tramwaje warszawskie, podciągnięcie pod sam tor, prawda, pod skarpę tam linii tramwajowej. Tego wszystkiego nie zrealizowano przez kolejne lata w ramach socjalistycznej Warszawy i chyba się nie zrealizuje też w kolejnych latach, więc nawet to skomunikowanie Warszawy, prawda, warszawiaków, te możliwości dojazdu na tor nie są łatwe. Ja mieszkam na Ursynowie, mówię cały czas, że mieszkam blisko, ale żeby tam dotrzeć, muszę pokonać ulicę Puławską. I na wysokości wyścigów jest literalnie jedno przejście podziemne, zresztą oddalone właściwie już od osiedli mieszkalnych, bo na wysokości tam Doliny Służewieckiej, prawda? Więc
Miejsce jest blisko, ale jest też na swój sposób daleko, jest trudno dostępne. Oczywiście to się zmienia, bo na przykład teraz już ta brama do alei dojazdowej jest otwierana też w tygodniu, żeby warszawiacy mogli tam wchodzić na spacery. Ale 5 lat temu jeszcze tak nie było. Miejsce było mocno zamknięte i właściwie nawet ta część parkowa przy trybunach była nieudostępniana. Więc to, co mnie, w czym widzę wielką, upatruję wielki potencjał, to jest ta przestrzeń, którą uważam, że można bardzo wiele zrobić. I uważam, że można je zrobić, te dobre rzeczy można zrobić w duchu trochę innej filozofii niż ta, którą przynajmniej dzielił się totalizator sportowy, kiedy obejmował mecenat nad tym miejscem, dlatego że pierwotnie przez te pierwsze lata cały czas właściwie planowano wprowadzenie tam różnych inwestycji, wprowadzenie nowych funkcji. Wokół czego właśnie cały ten konflikt wybuchł, dlatego że jednak miejsce wpisane jest do stołecznego rejestru zabytków i to nie jest takie proste. Na szczęście, bo uważam, że w tej przestrzeni, prawda, można bardzo wiele zrobić do tego, żeby ona stała się bardziej atrakcyjna i dla warszawiaków. Na przykład te nieczynne kasy, te nieczynne trybuny, nieczynne przejścia podziemne można by było zamienić w lokale gastronomiczne, można by było na trybuny w tygodniu puszczać choćby kluby brydżowe właśnie i szachowe, prawda, żeby miały tam swoje siedziby, żeby to miejsce żyło też w tygodniu. W tych kulisach Toru Służewiec dzisiaj, po tych państwowych torach wyścigów konnych, jest tam bardzo wiele takich niezagospodarowanych przestrzeni. Tam kiedyś było gospodarstwo rolne. Wyobraźmy sobie, mogłyby tam powstać na przykład ogrody społecznościowe, prawda? Mogłyby tam, można by było wrócić na tych nieużytkach do po prostu uprawy trawy i siana dla stajni wyścigowych, czy różnych roślin, na przykład też bardziej zróżnicowanych, żeby też przyciągać owady. Dzisiaj o to wszyscy dbamy w Warszawie, zwracamy na tą bioróżnorodność uwagę. Na przykład takich traw, które też by się nadawały na wyściółkę, prawda, też do stajni lub właśnie na pasze. Jest tam bardzo dużo miejsca, żeby zbudować obiekty, niekoniecznie pole golfowe, jak planowano, niekoniecznie wielką halę wystawienniczo-konferencyjną, niekoniecznie stadion narodowy, nawet przez chwilę planowano tam zbudować, prawda? Niekoniecznie na przykład centra handlowe, o których też rozważano, a na przykład zbudować właśnie stajnie sportowe, stajnie, w których na przykład konie emeryci mogliby by dożywać swoich dni, stajnie, w których te konie mają krótką karierę wyścigową, wcześniej jako właściwie dopiero dojrzałe organizmy, już właściwie ją kończą, jak mają często 5-6 lat. Dużo się dzisiaj mówi o tym, żeby te konie, można powiedzieć, potem przekierowywać do sportów konnych. To mogłoby się odbywać tam na miejscu. Tak zresztą trochę w PRL-u było, bo właśnie w tych stajniach sportowych, zanim one się przyniosły na Legię, to właśnie te konie po karierze wyścigowej były w treningu. Więc jest na to przestrzeń, prawda, żeby otworzyć ją trochę dla warszawiaków i żeby też uczynić to miejsce taką trochę świątynią dla koni i jeździectwa. I o tym się też bardzo dużo od lat mówi w środowisku wyścigowym i to się powoli trochę wydaje być realizowane, te plany przez najnowszą dyrekcję i mam nadzieję, że tak to będzie dalej się toczyło. Mam nadzieję, że te unikalne osiedla mieszkaniowe, które też są w obrębie Toru Służewiec, że one też przetrwają. To są właśnie przykłady pięknej architektury modernistycznej, piękne przykłady osiedli społecznych, które spełniały różnego rodzaju wymagania, jeśli chodzi o standard, doświetlenie mieszkań, na przykład stawiane właśnie w okresie międzywojennym, tym niedrogiemu, ale właśnie mającemu być funkcjonalnym budownictwu. Warto, żeby warszawiacy mieli tę szansę, tę przestrzeń oglądać, prawda? Nie tylko nawet trybuny, ale też te stajnie i te domy. Problemem jest też to, że na przykład organizator wyścigów zaczął, taki był plan, ale zaczął rzeczywiście te wspaniałe remonty od trybun. Te trybuny są teraz bardzo piękne. Niestety ta trybuna główna, nad czym bardzo ubolewam i też mam nadzieję, że to się zmieni, jest właściwie zamknięta. Jest taką właśnie drogą przestrzenią na wynajem, na duże imprezy, na kręcenie teledysków. W czasie wyścigów już nie jest otwierana. Mam nadzieję, że może zmieni się tutaj ta polityka w tym zakresie. Ale na przykład stajnie wyścigowe dopiero zaczynają być remontowane. A dla wielu ludzi, na przykład dla miłośników koni, standard tych stajni jest w obecnym stanie trudny do zaakceptowania, więc świetnie, że one są remontowane, bo może ten wyższy standard spowoduje też, że więcej osób będzie chciało na przykład te konie posiadać, bo dzisiaj to jest klucz, prawda? Przywrócono instytucję właściciela, żeby wyścigi istniały. Muszą być właściciele koni wyścigowych, których stać na posiadanie tych koni, którzy
dzięki temu, że płacą za ich trening, no, utrzymują też cały ten świat wyścigów konnych właśnie w tych kulisach toru, czyli wszystkich pracowników stajni wyścigowych. Ten świat się sam nie utrzyma, prawda? To nie może być tak, że trenerzy i pracownicy stajni głównie mają konie, to muszą być ludzie z zewnątrz z większymi pieniędzmi. Bardzo Ci dziękuję za książkę przede wszystkim. Za książkę i za rozmowę. Warszawska Enklawa, Świat Społeczny Wyścigów Konnych. Barbara Bosak-Herbst była naszym gościem. Mam nadzieję, że zachęciliśmy Państwa do odwiedzenia toru Spłużowieckiego, ale też do lektury książki, która wypełnia tę białą plamę, czy też rozjaśnia strefę cienia. I właściwie powinienem powiedzieć na koniec, że konia z rzędem podarowałbym Ci, Barbaro, za napisanie tej książki, bo jest to wielowątkowa opowieść o, tak wydawałoby się, bliskim miejscu w Warszawie, tak gdzieś zmitologizowanym bardzo, bo jak sobie przypominam, wiadomości sportowe z lat 80. to zawsze były informacje, jeżeli tylko odbywały się gonitwy na Służewcu i paradoksalnie ten Służewiec funkcjonował tak na granicy światów i sportowego, i tego hazardowego, i tak samo funkcjonuje dziś w Warszawie. Przestrzeń z ogromnym potencjałem i fantastycznie napisana opowieść o tejże. Bardzo Państwu dziękujemy. Bardzo dziękuję za zaproszenie do Domu Spotkań z Historią i za to, że miałam możliwość opowiedzeniu Państwu trochę o wyścigach. W książce znajdziecie Państwo dużo więcej detali. Zapraszam do lektury. Dziękujemy bardzo.